wyłudzać. Może 3-4 te urządzenia. Teraz jeszcze jeden z projektów, bo w tym roku druga seniorada powiatowa odbędzie się w Smolanach. Na trzecią, na następny rok te, chcemy też jako miękki projekt. Biblioteka publiczna, więc tutaj myślę o zakupie i komputer. No to tego trzeba, ale na pewno nie są potrzebne i szafki, czy w ogóle i umeblowanie, ale i komputer. Także tutaj też w tym kierunku idziemy. Turystyka, jeszcze inne rzeczy. Możliwe, że jeśli tutaj z regionem, nie rejonem, ale regionem kowieńskim, który zrzesza 7 czy 8 samorządów Litwy Centralnej, to nasza część może być tylko piłeć gdzieś do 5 tysięcy euro i tak dalej, będziemy się dzielić. Tam, gdzie tylko za uczestniczyć, to może jakieś wydawnictwo, jakieś tak dalej. Tam są sprawy też i seniorów, i młodzieży, bo firma, jeden samorząd zgłasza się, jeśli chodzi o Akademię Urody. Ja mówiłem, że zgadzam się, tylko ale u nas wszyscy są ładni i tak dalej, to może jakąś drogę akademię, także zobaczymy. To także są takie projekty. OZE. Teraz tak, ja mam propozycję dla sołtysów. Jeśli macie adres e-mailowy, a macie, bo na pewno niektórzy i strony warto czy oglądają, internet macie, dajcie albo dla Alicji Moruszyc, albo dla Alicji Baranowskiej, dla sekretarza. Bo informacja szwankuje, ale nie szwankuje ani przez nas, ani to jest wasza wina, tylko chodzi o mieszkańców. Bo jeśli daliśmy termin tam do któregoś 30 stycznia na OZE i ja wam na sesji, bo ostatnia sesja była 30, mówiłem, że tylko 46 się zgłosiło. Później wszyscy a ja sprawdzałem i w internecie prosiłem, żeby zaznaczyć jakoś kolorowo, były, że żółtawo chyba podkreślone w miasteczku i na wsi i przez to poszła informacja i później przychodzą do mnie. A może by mafia, bo my nie wszystkiego nie wiedzieliśmy, jacyś mieszkańcy i tak dalej. No ja przepraszam, no jeśli on, ta osoba nie interesuje się niczym, a później jak zobaczyła, że u jednego, u drugiego, bo ekipa czteroosobowa i tak dalej przyjeżdża, to może ja. Więc jak ten człowiek przyszedł i skarżył się, że my mafia, bo nie wszystkich informowaliśmy, to ja powiedziałam, że jeszcze na tydzień przedłużamy. I to nie dotyczyło prawie, szczerze, po internecie daliśmy informację, nie dotyczyło tych, którzy, bo każdy, kto chciał, to na pewno zrobił, tylko dla świętego spokoju, bo dłużej nie możemy dawać 4 minut, bo ta firma, która przygotowuje tą dokumentację, my musimy się śpieszyć, bo jeśli dobrze pamiętam, tylko do 14 kwietnia jest składanie wniosków. Więc nie wiem, ile teraz jest aktualnie, chyba w granicach 60 i będziemy składać ten wniosek. Więc fotowoltaika i solary. I jeszcze jedna rzecz, na trzech budynkach też przygotowujemy i wniosek to będą na dwóch hydroforniach w Puńsku i Smolanach, przepraszam, i w Pelelach i na Domu Kultury fotowoltaiczne do 40 kW. Także tak to wygląda i bardzo się cieszę, że jest możliwość. Będziemy się zastanawiać nad jedną rzeczą, bo ja chcę, jak to się mówi, wyniuleć, ile, bo już mniej więcej wiem, że dużo będzie składanych wniosków. Żeby zwiększyć szansę, to ja napisałem i rolnicy i tak dalej wiedzą, że 30% wkładu własnego. Ale maksymalna punktacja jest za 35%. Także będziemy się zastanawiać. Wiem tutaj pan Ciśniukowski mówił, że ci, którzy są członkami lokalnej grupy rybackiej będą uchwalać, więc oni składają przy 15%. Więc punktacja automatycznie będzie mniejsza i chcemy wygrać rewalizację, bo jest tylko na razie 20 milionów do podziału. Ile rozmawiałem z Urzędem Marszałkowskim, jest możliwość chyba zwiększenia tej alokacji. Także, żeby przeszedł, bo dla mnie bardziej jako to zależy na oszczędnościach naszych tych instytucji i w ogóle, ale dla społeczeństwa też to się liczy i modlę się, będziemy wszystko robić, żeby ten wniosek przeszedł. Przed świętami, bo wczoraj rozmawiałem z panią dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego, możliwe, że dowiemy się jak, jeśli chodzi o termomodernizację Smolana, czy wniosek przejdzie. I
liczę na to, bo my też kwartę zwiększyliśmy i tak dalej, możliwe, że Smolanek się zwiększy. Bo Smolanek chcemy już ruszyć zaraz z chodnikami i tak dalej. Jeśli chodzi o drogi, te, które przeszły z tamtego roku na ten rok, zaraz zaczniemy, w Pelanach już tylko rozpoczynają się prace. Dodatkowo rejs na Kiemie są zaplanowane w budżecie, Wojtokiemie, rejs do Kiemie i Trakiszy. I Szotary. No Szotary to to jest, które przeszły z tamtego roku i tak dalej. I uliczki tutaj w Kuńsku. To jest w ogóle inwestycje na ten rok chyba 9,5 miliona złotych, tak? 9200. Ale po przetargach czekały, bo jeszcze parę dróg bym chciał zrobić. Jeszcze. Równarka chodziła. Jeszcze w poniedziałek, wtorek na pewno równarka będzie chodzić. Może nawet i w środę. Po równarce chcemy zacząć wirowanie. Jak to się mówi, spokojnie. Najpierw zaczynam na B, na Boksze, bo tam, gdzie praca trwała, to w kierunku Beletnika jest zniszczona droga. I później już będziemy sukcesywnie żwirować. I tak? Tak? Gdzie? Na U. I na U, to jeszcze daleko. Ale między W i B będzie to po Jumce. W paru miejscach trzeba koniecznie podżwirować. Także informujcie, czy Sylwię, czy mnie. My zapisujemy, bo teraz też miałem przed sesją jeszcze telefon, że w Wojtokiemiach i tak dalej. No ja szczerze mówiąc nie trzeba dla mnie pamiętać, bo tak mniej więcej idzie się i będziemy robić. Także spokojnie, bo jeszcze teraz znowu będziemy poprawiać po pracy, jak było sobotę, jak mokro, znowu było. Także troszeczkę zobaczymy, bo tego żwiru już miejscami jest fajnie, nie wypadamy trudno. Tutaj patrzę na Panią osobę. Gmina Sejny nie podjęła jeszcze żadnej uchwały i tak dalej, żeby wozić dzieci. Tego ja nie rozumiem, bo dlatego, że i taki transport jeździ, a my chcemy płacić jeszcze, bo tylko przy okazji zatrzyma się i zabierze nasze dzieci. No na razie. No właśnie. Tego nie rozumiem. No. Także no, trudno dla mnie niektóre rzeczy są niepojęte. Odbyły się sprawozdawcze OST, OST nasze działają dobrze. Kończymy specyfikację na samochód strażacki do Smolan. Będzie, no nie wiem, maj, czerwiec powinien być samochód, bo 20 chyba sierpnia mamy jubileusz Straży Pożarnej w Smolanach. Martwi mnie jeszcze jedna rzecz, bo są wokół zakusy, żeby, no my traktujemy to jako troszeczkę likwidację częściową ochotniczych straży pożarnych, bo my mamy część. Ochotnicze straże pożarne nie pod komendę główną ochotniczych straży pożarnych, a pod piąstwową komendę. To dla nas to tak troszeczkę to jest, nie rozumiemy tego. To są takie zamysły. Także tutaj zobaczymy. W każdym razie tu szykujemy się też do małego remontu. Prawie wyremontowany jest ten miżo Smolanów, ale garaż trzeba. Podkopać się, żeby samochód wszedł, także tam nie dużo, ale w każdym razie pan minister Zieliński tutaj troszeczkę też zainterweniował i możliwe, że otrzymamy część przynajmniej na pokrycie tego remontu. Także z tego bardzo się cieszę. I kończymy specyfikację na ośrodek zdrowia. W następnym tygodniu mamy spotkania z inspektorem nadzoru i tak dalej, bo specyfikacja jest zrobiona, bo chcemy jak najszybciej. Możliwe, że w maju, no tak chciałbym, żeby w środek maja to było rozpoczęcie pracy już przy ośrodku, mały remont. Naprawdę ten budynek będzie fajnie wyglądał. Nie mogę się doczekać. Szkoła ładnie wygląda, jeszcze raz zrobimy przy szkole, to będzie luks miasteczko. Jeszcze parę zostanie. Tutaj patrzę też na radnego powiatowego. Cały czas działamy razem, żeby dociągnąć Widugierek do nas. Pani przewodnicząca też była przy naszych rozmowach. Też chcemy, żeby oni złożyli powiedz, starostwo złożyło wniosek do programu Biskety numer tak zwany, a my dołożymy się, żeby Widugierek przynajmniej od tutaj, gdzie jest zakończone i do szkoły, do przystanku szkoły Widugierek, żeby znowu zrobić, ale z chodnikiem, bo żeby punkty mieć, ale ten chodnik jest potrzebny po szkołach, sklep i kościół. Także
Przepraszam, i wygierę też nie mamy. O Jezu, tak. No bo my oferujemy naprawdę dużą finansową pomoc. Dla nas najważniejsze, żeby zrobić jak najwięcej. Bo będziemy się szykować znowu na 18 rok na parę asfaltów. Zobaczymy w programie rozwoju obszarów miejskich. Nie wiem, czy ile tych pieniędzy będzie i tak dalej, bo tam duży odcinek są góry Buda i Polunce. Tamten odcinek chcemy zrobić, a następny troszeczkę z własną. Zobaczymy, bo trzeba ten wieloletnie prognozę finansową. Nas raczej nie pieniądze też, bo z pieniędzy wynika wieloletnia prognoza finansowa, ale te procenty nas jakby boję się, żeby nie odliczyły. Na razie idzie to dobrze. Byłem też wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Białymstoku, bo też tam zmiany mogą się szykować. Na razie to jest samorządowe, potem urząd marszałkowski, ale może się zmienić, to może być pod wojewodą. I też nie wiem, co robić, bo tam staraliśmy się o środki na plan własny, na zakup tego samochodu i się nie udało, ale tam są nisko oprocentowane pożyczki na rzeczy ekologiczne, bo pamiętacie, że wszystko najpierw trzeba zapłacić 100%, a później czeka się na odzyskiwanie środków. Więc jak tylko podpiszemy umowę w pierwszej kolejności na wodno-kanalizacyjne, to znaczy ten wniosek, to skierujemy też wniosek o tą pożyczkę i później jeśli OZE, to znaczy fotowoltaika, też dostanie wsparcie i wniosek przejdzie, też będziemy się starać, bo tam jest, ile pamiętam, to 3% w skali roku. Także nie duże oprocentowanie naprawdę warto, bo najtańsze, które mamy, to 3,8 teraz, tak? Deutsche Bank, tak? Getting Bank. To też już nieduże. Także cieszymy się z takiego oprocentowania i chcemy jak najwięcej wykorzystać środków gminy, bo teraz też dyskusja przecież w Europie trwa, że po 20 roku też mogą być jakieś środki. To trzeba być zawsze przygotowanym i jak najwięcej zrobić tego otoczenia i tak dalej. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych Litwy z dyrektorem Departamentu rozmawiałem. Teraz muszę w następnym tygodniu pojechać do Ministerstwa Oświaty, bo to, co ja wystosowałem parę miesięcy temu, różnego rodzaju wnioski, ale też wniosek z Litwą ogólnokształcącego tam o tych programach wspomnianych, musimy też porozmawiać, bo ile wiem, bo przewodniczący Komisji Oświaty Sejmu Litewskiego miał zaznaczone rzeczy, które już mniej więcej będą nam czym pomogły. Także tutaj już coś do przodu też idzie. Odbyły się różnego rodzaju święta, zwłaszcza litewskie narodowe. Także pani przewodnicząca tylko w Łodziejach uczestniczyła. Nie, gdzie Widugierach byliśmy, w Warszawie, w Sejmach i tak dalej, i tak dalej. Teraz tak, też w tym roku 420-lecie parafii Puńsk, więc i odtworzenia Puńska. Jeszcze nie mamy takiego programu, bo ziemia wpisuje się to dokładnie, ale cały czas kręci mi się w głowie od tego, żeby na świętego Piotra i Pawła zrobić. Właściwie Piotrów i Pawłów jest u nas sporo, zwłaszcza Piotrów. A w Herzi mamy świętego Piotra, więc chyba z tego 420-lecia parę elementów na ten dzień musimy zrobić, więc zastanawiam się, no, czy uroczystą sesją połączoną z konferencją, ale zawsze wszystko tych konferencji historycznych jest. Ale ja myślę, że na temat konferencji co dalej, albo coś w tym rodzaju. Bardzo miło w tym roku kończy 90 lat, to możliwe, że jego wystawy i tak dalej. Może jakiś koncercik, no ale przede wszystkim modlić się do świętego Piotra, żeby on później otworzył nam wszystkim bramę. Ale kiedyś. Śmieci tu pani Jona będzie przygotowywać, bo na razie chyba za dużo nie możemy powiedzieć. Od 1 lipca nowa ustawa wprowadza zmiany w segregacji śmieci. Pełną informację chcemy w jakiś sposób przygotować, żeby
żeby się Państwo i mieszkańcy wiedzieli, na czym to polega, bo tam dochodzi papier, jeszcze może parę kwestii, więc dostaniecie na pewno bezadresowo, tak, każdy mieszkaniec informację, na czym ta rzecz będzie polegała. Bo my, jako Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, zwracamy uwagę bardzo na zły system liczenia, ile my segregujemy śmieci. Bo my mamy osiągnąć 50% do 20 roku, czy którego? Do 20 roku. My oficjalnie chyba mamy 32, czy coś... Nie, w tym roku mamy 32, czy 60. No to właśnie, no to właśnie. Według oficjalnego liczenia. A w rzeczywistości, jeśli wywieźliśmy 100 ton ogólnie, ja tak w cudzysłowie mówię, a 50 ton to są segregowane, to ile procent? 50%. Ale liczenie jest tak, że zrobione, że liczą całe województwo. A całe województwo to są duże miasta, gdzie inaczej jest segregacja i tak dalej. I nam to bije. My prosimy, żeby zmienić to, bo inaczej do 20 roku, jak tak będziemy liczyć, my nie osiągniemy 50%. 32 to jest dużo. Teraz jak zmiany wprowadzą, to ciekawe, czy my wszyscy dokładnie i dobrze dostosujemy się do tych zmian. To także trzeba będzie taką informację już na początku kwietnia powinni się Państwo otrzymać, to znaczy wszyscy mieszkańcy. I zawsze nabawiam do segregacji, bo to warto. Tak, ja jeszcze jesteśmy przy śmieciach, ale ja tutaj ostatnio i nie u wszystkich mieszkańców te meble, czy bądź te odpady zostały odebrane z tego względu, że była bardzo duża liczba chętnych, ponad około 60. I te osoby, u których nie zostało zebrane, to zostaną odebrane w przyszły wtorek i środę. Także nie zabierać niech te meble. No, ale trzeba będzie powiadomić w jakiś sposób. Tak, ja mam tutaj osoby, do nich przychodzi, ale tutaj to dotyczy się i dziule, to jeszcze będziemy no i kończąc, chciałbym powiedzieć, że tak, tutaj jest propozycja o podwyżkę, no to dziękuję za propozycję. Nie wypada mi powiedzieć, że nie chcę tych pieniędzy i tak dalej. Ja, sami się zastanówcie, bo teraz no jakby troszeczkę taka nagonka jest na ołtarzu gmin i tak dalej. Kilka spotkań mieliśmy już na temat tych zmian. Dzisiaj apel. Apel to apel, nie uchwała. Czego by było podjąć, ja mam taką prośbę, żeby podjął. Bo my jako gminy, kiedy nam mówią, że kadencyjne trzeba prowadzić, mówimy, można, ale najpierw trzeba by było zmienić konstytucję, bo konstytucja na to nie pozwala. Jak mówimy, to też bierzemy się za windzie, kiedy mówimy, żeby i to zrobić i dla Sejmu, i Senatu, i dla wszystkich innych, czy nie? Też nie możemy tego powiedzieć, bo też konstytucja nie pozwala. Więc nie możemy proponować nawet, żeby dla Sejmu i Senatu i tak dalej. Także apel, bo apel jest nie przeciw temu rządowi, bo ma też demokratycznie jest wybrany. Każdy rząd, który był i przed tym, żaden nie był osobowy. To o to chodzi. Dla nas najgorsze, że z każdym rządem musimy walczyć. Zwłaszcza jeśli chodzi o oświatę. No oświata, jak ja pamiętam, już jestem 19 rok, cały czas czerwone kartki dla ministrów oświaty. Dla każdego, jaki on nie był. Więc my tutaj staramy się zgodnie z konstytucją, zgodnie z logiką i zasadami walczyć z tym, żeby tych zmian było jak najmniej, bo one biją też i obywateli. Bo teraz jeśli my zwracamy się do suwerena, to wójtów, burmistrzów i prezydentów miast więcej osób wybrało niż na wygraną partię głosowało. To też możemy się zwracać razem do suwerena. Także chcemy merytorycznie w każdy sposób możliwy rozmawiać i apelować o to, żeby nie wprowadzać zmian, bo już urzędy pracy też nie będą samorządowe. Nie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, ODR też już nie są. Także po kolei, teraz jeśli ze straży pożarną, to obywatele tutaj na dole powinni wiedzą najlepiej, co dla nich jest dobre. To także dla tych obywateli trzeba by było zostawić. I jeśli chodzi o podwyżki, tutaj dla wszystkich pracowników, wszystkich, którzy są
w gminie Bruńskie wygospodarowaliśmy, powiem szczerze, wygospodarowaliśmy środki, bo w tym projektem unijnym z programu Polska Litwa były środki dla menedżerów projektu, kierowników projektu, finansistów itd. itd. Kwotę zebrała się w granicach miesiącu 7 tysięcy złotych. I te 7 tysięcy podzieliliśmy. Nie braliśmy, bo byli pani Danusia, ja, Darek, ojciec Luis i ja, bo damy to 800 euro miesięcznie. To my zrezygnowaliśmy z tego, bo i tak pracujemy przy tym, a chcielibyśmy dać, od pierwszego dać marca dla wszystkich pracowników, chyba tam po 150 zł przyszło, tak? Nie. To pół etapu to do 75, to 50, ja już nie pamiętam. To tak nie jest. Dla palaczy, tym, którzy nie dostali od stycznia, bo była minimalna kwota podniesiona, także tutaj znowu 50 będzie, tak? Coś tam jeszcze. Także my wygospodarowane pieniądze, bo i tak pracujemy, a coraz więcej tych wniosków jest i coraz większa odpowiedzialność. Jeszcze w tym roku kontrole nas czekają właśnie na podatkę i później budżet, więc i zamówienia publiczne i tak dalej. Także ten rok, dziękuję bardzo, będzie wysoko. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do dalszych rozważań. Pani nauczyciela przedstawia informacje regionalne i programowe dotyczące wykonania budżetu za 2016 rok. Uchwała numer RIO 500321/6/17 składu orzekającego regionalnych spółek kontrolnych